Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Każda, nawet najdalsza podróż, zaczyna się od pierwszego kroku. A jak zaczęła się podróż pod tytułem Dni Dobczyc? Drewniana mała scena zatopiona w zieleni drzew, skąpana w lipcowym słońcu u stóp dobczyckiej zapory. To było blisko 30 lat temu, wydarzenie, o jakim wcześniej nikt nie słyszał, za którym stał ówczesny dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Edward Żyła i jego współpracownicy. Jeżeli idzie o organizację Dni Dobczyc, to na samym początku, a było to bardzo, bardzo dawno temu, nie było dni, to się nie nazywały Dni Dobczyc, tylko to były imprezy plenerowe związane z otwarciem sezonu turystycznego na zamku. Dopiero po jakimś czasie z pracownikami Domu Kultury wymyśleliśmy, że będziemy to cyklicznie robić i będą to Dni Dobczyc. Wymyśleliśmy sobie taką datę, trzecia, sobota i niedziela lipca, i to zostało po mnie, znaczy po tych organizacjach, że data jest już tyle lat, ta trzecia sobota, niedziela lipca. To było spontanicznie, żeśmy to wszystko robili pod tym względem, że jako gmina nie dawała nam żadnych środków finansowych na organizację, tylko to wspólnie z naszymi zakładami, z naszymi firmami tutaj z Dobczyc chodziliśmy i po prostu prosiliśmy o jakieś pieniążki, datki, jakieś rzeczy, które później na aukcji były sprzedawane. I tak się to działo. A wszystko się to odbywało w tym miejscu, co teraz tu jest taki parking piękny. Była to scena zwykła, drewniana. Po każdej takiej imprezie odbywały się festyny. To znaczy się muzyka, kapela. Przeważnie te kapele były tutaj z Dobczyc, czy Braci Piwowarczyków, czy Józka Manieckiego, czy Kazia Słonki. No już tych chłopaków niektórych nie ma na tym świecie. I ludzie się bawili do rana, tańczyli, śpiewali, piwo pili. Było naprawdę, było super. W rozmowie z Edwardem, ówczesnym dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, wspomniała Pani, że Dni Dobczyc trwały 25 lat. Ja pamiętam imprezy plenerowe, które nie były jeszcze tak nazywane, prawie sprzed 40 lat. Jako mieszkaniec tej gminy, będąc w ten czas młodym, sprawnym oficerem 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, koordynowałem udział spadochroniarzy promocji wojska w takich pokazach w garnizonie Kraków i również w moim królewskim mieście Dobczyce. Obecny burmistrz gminy i miasta Dobczyce, pan Tomasz Suś, wspomniał, że jako nastoletni młodzieniec obserwował nasze czasze spadochronów nad wzgórzem zamkowym i nad tym stadionem klubu sportowego Raba. Panie burmistrzu, sprawdziłem, pozdrawiam. Pierwszy raz pojawiliśmy się w Dobczycach w 1984 roku, wykonując skoki właśnie na ten stadion i demonstrując dynamiczny pokaz walki wręcz. Przez kolejne lata zwiększaliśmy obecność wojska w tych imprezach plenerowych. Szczególnym powodzeniem cieszył się amatorski zespół estradowy Czasza, który bawił tłumy mieszkańców przy tej starej scenie, która tu kiedyś istniała, na festynach plenerowych do białego rana. Udało nam się również zaprosić kilka zespołów orkiestr międzynarodowych do występów w Dobczycach. Szczególną furorę zrobili muzycy holenderscy, którzy w strojach z epoki I wojny światowej na rowerach prezentowali musztę paradną. Powtarzam, na rowerach. Grali i jechali, mówiąc kolokwialnie, bez trzymanki. Pierwsze święto wszystkich mieszkańców gminy i miasta Dobczyce, zwane Dniami Dobczyc, odbyło się w 1995 roku. To było coś, na co wszyscy czekali. Z jednej strony kultura, sport, rozrywka i integracja, z drugiej pomoc i wsparcie w ramach charytatywnych akcji. Dzisiaj, mając 45 lat, doskonale pamiętam, jak 20 kilka lat temu, bodajże 27, 28 lat temu, bo tam mieliśmy pewne przerwy, choćby nawet ostatnio,
odbywały się te Dni Dobczyc, to właśnie w tle, gdzie stoję, nie na tej scenie tutaj nowej, która powstała kilkanaście czy ileś tam lat temu, tylko na tej starej scenie, pamiętam, tam gdzie dzisiaj mamy parking, tam usłyszeliśmy, że Dobczyce zrobią swoje święto. Jako młody chłopak pamiętam, że bardzo cieszyliśmy się, interesowaliśmy się, co to jest, słyszeliśmy o innych miasteczkach, że mają takie imprezy, no i wtedy pamiętam, że człowiek, który w zasadzie rozpoczynał to wszystko, Edward Żyła, on był tak prowadzącym, organizatorem, można powiedzieć, że wszystko w jednym, tak? I zapowiadał, i organizował, załatwiał sponsorów, załatwiał zespoły. Oczywiście wtedy było to bardzo skromnie, tak? To nie były jakieś wielkie rzeczy, natomiast bardzo wielką atrakcją, można powiedzieć, było to, że impreza odbywała się na zewnątrz, ludzie przychodzili, siadali sobie na ławeczkach. Pierwsze Dni Dobczyc takie z prawdziwego zdarzenia to były, którym był sponsorem taka firma, która już nie istnieje w Dobczycach, Unimil. Oni zaproponowali, że dadzą nam dosyć dużą kwotę pieniędzy, na tamte czasy to było 10 tysięcy złotych, ale zażyczyli sobie, że muszą być, wtedy było słynne disco relax w telewizji o godzinie 11, mieszkałem jeszcze w blokach, no to non stop to szło, że musi być to z pierwszej dziesiątki, więc tutaj na tym stadionie wystąpił zespół Torino z Białegostoku i Gronicki, oczywiście tutaj z Nowego Sącza, czy chyba z Nowego Sącza, siostry Gronickie. No i z prawdziwego zdarzenia odbyły się pokaz ogni sztucznej. Do dzisiaj pamiętam, 6 minus 6 tysięcy to była masa kasy, ale coś wspaniałego. Wszystkim się to nieprawdopodobnie podobało. W Dobczycach ognie sztuczne, tego nie było ani w Myślenicach, ani w Wieliczce, ani w okolicy, tylko to było właśnie w Dobczycach. Od samego początku niczym magnes przyciągało tłumy spragnionych dobrej zabawy mieszkańców gminy oraz gości z bliższych i dalszych okolic. Trudno się dziwić, bowiem atrakcji z roku na rok przybywało. Występy artystyczne, zawody sportowe, skoki spadochronowe, wesołe miasteczko, pokazy sztucznych ogni. Obowiązkowo tańce, kiełbaski i piwo. Oczywiście bezalkoholowe. Oj, działo się działo. W 1998 roku Dni Dobczyc odbyły się pod hasłem Bawmy się i pomóżmy innym. Tego roku zebrano środki finansowe na leczenie dzieci chorych na raka. Przy każdej takiej imprezie chcieliśmy komuś pomóc. I pierwsza taka rzecz, którą chciałbym to przypomnieć i na pewno dużo ludzi pamięta, a się łza kręci wokół, to zbieraliśmy pieniążki na dzieci chore na raka Wyspy Szczęśliwe z Krakowa, z Prokocimia. Zbieraliśmy masę pieniędzy. Olbrzymie aukcje. Zdarzały się nawet sytuacje, że kobiety spontanicznie zdejmowały pierścionki. Pozyskane znaczne fundusze, środki finansowe przeznaczaliśmy na leczenie chorych dzieci z chorobami onkologicznymi. Wielka pomoc w tych organizacjach Dni Dobczyc, bezinteresowna, po prostu za poczęstunek, za obiad w restauracji była Krzyśka Miękiną, wtedy był majorem 6. Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie i on strasznie nam pomagał, to znaczy się jego grupa, zespół Czasza, pokaz skoków spadochronowych. Lądował śmigłowiec i to ten duży, nie ten mały, ja już nie znam tych, ale Krzysiu to pewnie powie o tym śmigłowcu. Strasznie byliśmy w strachu, bo rosła taka duża topola i ten śmigłowiec tak podszedł od tyłu, tak po cichu. Jak tam ludzi masa, bo to nie było tak jak teraz, że wyogradzane, po prostu wszystko się zrobiło na żywioł, nie? Sobie myślę, Boże, jak się ta topola złamie. Ludzi pozabija, pójdę się, ale jednak nie stało. Szczęście od Boga, a tutaj na tej scenie przygotowane, mieliśmy stolik z tymi różnymi rzeczami, któreśmy na tej aukcji sprzedawali. To jakieś koronki, to jak obrazy pani Mieci Szczepanik, czy naszego świętej pamięci kościelnego, który piękne szopki z drewna robił. I zaczęło to wszystko fruwać. Nie wzięliśmy tego pod uwagę. Było to coś wspaniałego. No i te aukcje, no aukcje po prostu przechodziły same siebie. Prowadziłem to z Krzyśkiem razem na spół. I był taki moment, żeśmy wszystko dosłownie sprzedali. Możecie wierzyć, nie wierzyć. Wszystkośmy sprzedali i co? Wpadliśmy na pomysł. Sprzedamy 100 zł. Sprzedaliśmy za 150. Sprzedaliśmy za 150 i cieszyliśmy się. I taką jeszcze jedną historię opowiem, związaną z Krzyśkiem. Robiliśmy tą aukcję i ludzie przynosili, po prostu aukcja była, a ludzie jeszcze donosili różne rzeczy. I przyszedł taki chłopak, przyniósł chustę wojskową, nie?
wtedy się w tym goku mało zarabiało. Drobne pieniądze były, ale Krzysiu wcisnął mi tą chustę. Mówi, nie byłeś w wojsku, to chcę teraz tą chustę. No i kurczę, podbijał sam mnie skubany. Tak mnie wypodbijał, że no trochę pieniędzy wpakowałem. Patrząc na ten początek, no to uczucia są super, bo byłem młody, więcej włosów na głowie, nie? I człowiek się cieszył tym. To nie było tak jak teraz, że teraz wszystko można. Jest komputer, jest internet, są firmy, które się tymi zajmują. Myśmy się wszystkim zajmowali. Organizując tutaj występ Bogdana Smolenia, przywoziliśmy samochodem taki zwykły podest drewniany z klasztoru ze Staniego Księży. Po prostu takie były. To nie było tak jak teraz, że przyjeżdża scena z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwym nagłosieniem, tylko to wszystko tak było robione na żywioł, ale mi się wydaje, że tym ludziom się to bardziej podobało. Pierwsze lata XXI wieku to zmiany, dalszy rozwój Dni Dobczyc pod okiem kolejnych dyrektorów MGOKi z Dobczyce. To kolejni zaangażowani w ich organizację. Nie angażowaliśmy się bezpośrednio w organizację Dni Dobczyc, natomiast braliśmy udział jako nasze sekcje, czyli od samego początku to werdebusy, zespół werdebusy dobczyckie, orkiestra dęta, później mażoretki, powiedzmy big band. No te sekcje, które działały przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, zawsze brały udział i uzupełniały repertuar na Dniach Dobczyc. Do Dobczyc zaproszono gwiazdy polskiej sceny. Eleni, Bogdan Smoleń, Krystyna Giżowska, Izabela Trojanowska. A to był dopiero początek. Od 2002 roku wydarzenia główne odbywały się na nowej, zadaszonej scenie przy ulicy Podgórskiej. W organizację Dni Dobczyc włączyła się Ewa Poznańska-Frasik, m.in. właścicielka zajazdu turystycznego Stara Gawęda. Została powierzona mi misja zorganizowania Dni Dobczyc na zasadzie przetargu. Program był bardzo bogaty i zróżnicowany. Dla dzieci i młodzieży wyścig kolarski, zabawy, konkursy. Nagrodami były rowery i motorower. Była parada policji z drogówki. Bryczek z Czasławia też nie brakowało. Dni Dobczyc otworzył pan burmistrz gminy i miasta Marcin Pawlak i wspólnie powitaliśmy gości. W tym czasie prowadziłam firmę w uniwersyteckim szpitalu w Krakowie, w Prokocimiu. W związku z tym poprosiłam księdza Lucjana, aby zorganizował zbiórkę na rzecz Fundacji o zdrowie dziecka. Czym zajęły się panie pielęgniarki? Były kiermasze, pokazy ognie sztuczne, był darmowy bigos i grochówka wojskowa z kotła. Gwiazdą imprezy Dni Dobczyc była Izabela Trojanowska. Prowadził imprezę aktor teatru Starego. Wspieram do dziś kolejne Dni Dobczyc, sponsorując nagrody poprzez darmowy pobyt rodzinny w apartamencie w moim zajeździe turystycznym Stara Gawęda. Dużą pomoc okazał mi pan Marek Gabryś i Andrzej Batko. Byłam bardzo zadowolona, tylko załatwień było bardzo dużo. Uzgodnień, załatwień z prądami, to jest masę pracy. To jest bardzo ciężka praca mozolna, ale trzeba było pierwsze zadbać o bezpieczeństwo, gdzie 300 ludzi, obsługi na 3 dni, ochrony trzeba było zapewnić, ponieważ mnie już dotknęły nowe przepisy o imprezach masowych, tak. Dziesiąte z kolei święto Królewskiego Miasta odbyło się w 2004 roku. Obchodzono je hucznie. Po raz pierwszy ich organizację gmina i miasto Dobczyce powierzyła Izbie Gospodarczej do Rzecz Araby. W tym roku hitem okazała się m.in. Loteria Fantowa. Izba Gospodarcza powstała, ja zostałem pierwszym prezesem Izby Gospodarczej do Rzecz Araby w Dobczycach i ówczesny świętej pamięci burmistrz Dobczyc, Pawlak, wyszedł z propozycją, żeby Izba Gospodarcza zorganizowała Dni Dobczyc. Na zasadzie takiej, że otrzymujemy plac bezpłatnie, my wszystko organizujemy i w związku z tym też ewentualne przychody, zyski z tego zostawiamy w izbie, ale z drugiej strony też było ogromne ryzyko, że straty też ewentualne poniesiemy my jako przedsiębiorcy. W związku z czym proszę sobie wyobrazić, jaka była długa, spora dyskusja, czy to brać, czy tego nie brać. No i zdecydowaliśmy, że bierzemy. Ja nie zdawałem sobie kompletnie sprawy, jak dużą odpowiedzialność biorę na siebie wtedy, ponieważ to była pierwsza tego typu duża impreza, którą organizowałem.
I muszę powiedzieć tak, to są 3 miesiące wyciągnięte z mojego życiorysu w zasadzie. Dlatego, że no, byłem tutaj codziennie po paręnaście godzin. I przy pomocy przede wszystkim też świętej pamięci Piotrka Topy. Tak aż ciężko mówić o ludziach świętej pamięci. Piotrek Idzi, ówczesny zarząd Izby Gospodarczej. No, zrobiliśmy tą imprezę. Powiem tak, jedną z takich najtrudniejszych wtedy rzeczy to była na przykład ochrona, która była bardzo droga. Dzięki też pomocy ludziom udało się nam to zrobić. Też się baliśmy takich kwestii bezpieczeństwa. Wspominam jeszcze, to były też wyjątkowe dni. Pierwszy raz Jasiu Burkat, właściciel Jana, zdecydował się ufundować Opla Corsę. To był taka wisienka na torcie tych dni Dobczyc. I rzeczywiście ludzie kupowali te kupony po to, żeby później wziąć udział w losowaniu. I zdziwieni byliśmy wtedy, że społeczność Dobczyc i w ogóle powiatu, bo to tak naprawdę przyjechali ludzie z powiatu też i spoza powiatu na tą imprezę. Pamiętam, że zebraliśmy prawie pełną kwotę, czyli nie pamiętam ile wtedy, 5 zł, 10 zł kosztował ten kupon, który brał udział w losowaniu, ale prawie pełną kwotę tego Opla Corsy. Powiem tak, no w sobotę liczyliśmy ilość osób, które uczestniczyły. To było prawie 14 tysięcy ludzi na Dniach Dobczyc. No fantastyczna impreza, ja pamiętam jednego z wykonawców, bo reszty nie za bardzo. Milowicz wtedy był w tym 2004 roku. No impreza się udała. Oczywiście pan Widomski też z tej strony takiej biznesowej się tym bardziej zajmował, więc też mu chwała za to. No wyjątkowe dni i od 2004 roku Izba Gospodarcza organizuje te Dni Dobczyc. I to jest też duża pomoc ze strony miasta dla Izby Gospodarczej, bo to daje jakieś określone też efekty finansowe dla Izby. W 2005 roku, równocześnie z Dniami Dobczyc, odbył się rajd z lot krakowskiego Smoka, Syren i Warszaw, czyli spotkanie miłośników samochodów o obłych kształtach. W 2006 roku innowacją były żywe szachy, a królewska gra na dobre wpisała się w kolejne edycje Dni Dobczyc. Tak, bo zawsze Dni Dobczyc kojarzą się z występami na scenie, ale taką imprezą towarzyszącą były zawsze żywe szachy, które były organizowane przez nas praktycznie, bo mieliśmy sekcję i organizowaliśmy festiwal imienia Dominika. No i tutaj ciekawostką było to, że wielokrotnie występowali rycerze, którzy działali tu na tym terenie. Było bractwo rycerskie, które działało przy PTTK-u, przy zamku i oni często brali udział i występowali w żywych szachach. Oczywiście było też tak, że na scenie grali w szachy ludzie, którzy byli gdzieś tam umocowani jak marszałek, powiedzmy starosta słowacki. No zapraszaliśmy takich ciekawych ludzi do tego, żeby zagrali sobie na scenie. Jedną z prowadzących Dni Dobczyc była Magdalena Sokołowska-Gawrońska. Te pierwsze dni wspominam do dnia dzisiejszego z wielkim sentymentem, z wielkim uczuciem, czego dowodem jest, że tu jestem właśnie w tym miejscu i w towarzystwie tej kozy. W towarzystwie tej kozy, którą ufundowała pani prezes Maria Brożek, która była prezesem Izby Gospodarczej do Rzecza Razby przez wiele, wiele lat i właśnie z nią bardzo, bardzo intensywnie współpracowałam. Współpraca była wspaniała. Dlaczego? Bo podzieliłyśmy funkcje. Pani Maria zajmowała się bezpieczeństwem, administracją organizowania tych Dni Dobczyc, a dała mi pełną, wolną rękę do zabezpieczenia strony artystycznej. Więc wszystkie moje szalone pomysły realizowała. A trzeba powiedzieć, że było to wiele lat temu, kiedy te Dobczyce jeszcze nie były tak na tapecie, jak w tej chwili są znanym miastem oczywiście, znanym ośrodkiem kultury również w całej Polsce. Wtedy do Dobczyc przyjeżdżali wszyscy, wybitni artyści, sportowcy, ludzie związani z kulturą, z polityką i to miejsce zaznaczyło się bardzo mocnym punktem właśnie w Dobczycach. Były organizowane najważniejsze losowania, gry, zabawy, były samochody, jakieś nagrody. Śmieszne było, jak ktoś
od pana Cieleckiego wygrał dwa wysokie świerki, które stały na scenie, nie wiadomo było, co z tym zrobić. Kto to miał przewieźć ze sceny, kto zwieźć. Były lodówki, już nie mówiąc o samochodach. Każdorazowe występy są powiązane z akcjami dobroczynnymi. Tutaj brało udział stowarzyszenie czy fundacja Benefactum. To jest Benefactum. Wiele osób związanych w Dobczycach z tym terenem, to jest pomoc dla ludzi umierających w śmiertelnych chorobach, nie mających nigdzie pomocy. I to Benefactum tu przyjeżdżało, zbieraliśmy skarbonki. Kolejny rok zdecydowanie w rytmie disco polo. Tego roku przyznano też pierwszy tytuł zasłużonego dla ziemi dobczyckiej. Wyróżniono Ludwika Dziewońskiego, Kazimierza Kowalskiego i Władysława Pazdura. Ileż występów, wydarzeń towarzyszących, niezapomnianych spotkań. Pomysłów organizatorom na przestrzeni lat nie brakowało. Z Dniami Dobczyc związane były również wybory Miss Powiatu Myślenickiego. W 2010 roku tytuł najpiękniejszej mieszkanki ziemi myślenickiej zdobyła Magdalena Druzgała z Tęczyna. W 2015 roku kolejny jubileusz, podczas którego z orkiestrą Dętą Dobczyce wystąpił znany i lubiany Zbigniew Wodecki. Od lat próbujemy tutaj tą publiczność wyczuć, jaką muzykę preferują i jakie atrakcje chcą. Od lat zawsze jest właśnie Wesołe Miasteczko Józefa Kamienickiego z Czech. Brawo, Zbyszy! Ale zauważyłem panu gości w moim wieku. Trzymamy się, orły, nie? Na tej wodzie z kranu, co wypili. No bo później był stan wojenny. Pamiętacie stan wojenny? No, orły, nie pamiętacie. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. Powiem szczerze, że przypomniałem sobie taką anegdotkę, gdzie wracałem z czasów i w okolicach zdaje się gdzieś Częstochowy, podjechałem na stację paliw i na stacji paliw syn do mnie mówi: tato, popatrzcie, kto tu jest z boku, gość od Pszczółki Mai. I ja rzeczywiście patrzę, a to jest Zbigniew Wodecki, nieżyjący, świetny wykonawca, którego bym chętnie jeszcze raz zaprosił do Dobczyc, bo klasa niesamowita człowieka. I ja mówię tak: o, to jedzie pewno do Dobczyc, Maćku, bo jutro są Dni Dobczyc, więc pewnie zaśpiewa w Dobczycach, nie? No i tak wychodzę i mówię: dzień dobry, panie Zbigniewie. Tomasz Suj, z tej strony jeszcze pracowałem w starostwie, przedstawiłem się, mówię: tak, czy pan się wybiera do Dobczyc? A on mówi: tak. No to mówię, to się spotkamy jutro na imprezie. Żartuje pan. Ja mówię: no przecież pytam, czy do Dobczyc. No i rzeczywiście na drugi dzień przyszedłem, przywitałem się i mówię: tak, miał pan rację, rzeczywiście spotkamy się w Dobczycach. No i dlatego go tak bardzo cenię, bo dał koncert jeden na Dniach Dobczyc, ale jeszcze był tu charytatywnie kiedyś. To też człowiek związany właśnie tutaj z muzyką, z tym terenem, przecież tutaj mieszkał, bywał u nas często. No i rzeczywiście ten tłum pociągał również za sobą. No dziękujemy za spotkanie, mój fantastycznie z nami tutaj. Wiedział, to bym z rodziną przyjechał. Przyjeżdżam odpoczywać, bo świetne miejsce, także czuję się tu jak wśród domowników. Kolejne lata, kolejne gwiazdy, kolejne niezapomniane atrakcje. I choć czasy jakby inne, to pod dobczycką sceną niezmiennie tłumy. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże po staropolsku przede wszystkim, no i zdrowia, dużo pomyślności i wytrwałości bycia sobą. Osobiście, będąc konferencjerem, stojąc na scenie, mógłbym powiedzieć, że najwięcej ludzi, kiedy pamiętam, może to budzić zdziwienie wśród wszystkich, którzy nas oglądać będą, ale było na Bayerful, z tego co pamiętam, taki zespół disco polo. Był Bayerful, na drugi dzień był Boys. Pamiętam i pamiętam, jak przyjechali panowie z Boysów i pytają się, ile Bayerful miał ludzi. Ja mówię, że jak full, to full.
No i okazało się, że na boiskach było trochę mniej. I tak trochę taka była rywalizacja też między tymi zespołami. W 2017 roku głośno śpiewano Zawsze z Tobą Chciałbym Być razem z liderem zespołu Ich Troje Michałem Wiśniewskim. Bardzo sympatycznie i żywiołowa publiczność, także generalnie jak na to, że ten zespół istnieje 22 lata i przez dłuższy czas nie koncertował, to bardzo fajnie. Generalnie rzecz biorąc, Stadion Narodowy to wysiada, w ogóle nie ma w ogóle o czym rozmawiać, ale tu było po prostu genialnie, naprawdę. Atmosfera jest naprawdę niesamowita i energia, jaką ludzie nam przekazują, jest naprawdę odczuwalna i oni nam ją dają, my ją odbieramy, więc jest efekt. Barwnie, głośno i radośnie było również w 2018 i w 2019 roku. Na scenie obok lokalnych wykonawców zabłysły inne gwiazdy, między innymi zespoły Mysłowic i Weekend. To było tu pełno prawdziwych ludzi. Szczerze mówiąc, było pełno prawdziwych ludzi. Już na próbie nam się podobało, bo bardzo fajnie brzmiało na scenie i ja nie wiem, jak brzmiało z przodu, ale na przykład mi ten koncert sprawił no taką, powiem ci, frajdę, jakiej nie miałem chyba od półtorej miesiąca. Po prostu na scenie miałem wszystko tak, jak trzeba. Staramy się znaleźć muzykę dla każdej społeczności. Już przyjęło się, że w piątek śpiewamy w stylu disco polo i to kontynuujemy cały czas. W sobotę próbujemy bawić się tanecznie z zespołami, można powiedzieć nawet weselnymi, a niedziela to już inne, chociaż zawsze rodzinnie, ta niedziela jest rodzinna. Dlaczego ty tu jesteś? Bo mój tata tam pracuje. A co ten twój tata robi? Gra na bębnach. I jaki jest ten twój tata? Ma na imię Krzysztof Rozwadowski. Jestem Jasiek Rozwadowski. A lubisz jego muzykę? Za bardzo się na niej nie znam. Ale podoba ci się. Co tobie się podoba najbardziej? Wczoraj tam była ciężarówka Wawelu. Nowością pod sceną z dobczyckim słodkim akcentem był budzący niemałe zainteresowanie Wawel Track. 2020 rok miał być rokiem jubileuszy. 25-lecie Dni Dobczyc i... Nastała pandemiczna cisza. Na 2 lata zgasły światła, gwiazdy sceny przestały błyszczeć. Zrobiło się pusto i głucho. Bez wydarzenia, które na dobre wpisało się w wakacyjny kalendarz imprez w naszym regionie. I nastał rok 2022. Wielka radość. Dni Dobczyc w swej tradycyjnej formule wracają, by cieszyć, by integrować, by pomagać. Świetnie jest, że w tym roku, po przerwie, znowu organizacja tych Dni Dobczyc ma miejsce. Tej pracy podjęła się obecna prezes Izby Gospodarczej, pani Katarzyna Matoga, której serdecznie gratuluję, bo trzeba do tego mieć dużo siły, energii, czasu, na którego wszyscy brak cierpimy. Oczywiście przy współpracy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce i tu, jako zawsze związany z kulturą, burmistrz Tomasz Suś toleruje wszystkie wymysły, szalone pomysły, jak już powiedziałam, i robi co może, żeby pójść Izbie na rękę. Myślę, że w tym roku, jak nigdy, przez 3 dni wystąpią 3 zespoły, 3 gwiazdy i publiczność będzie mogła skorzystać. Oczywiście oprócz tego wiele innych atrakcji. Trochę mi brakuje na pewno szachów, czyli turnieju Zefa Dominika, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku się to nam uda. Były wspomnienia, czas zatem na życzenia. Czego życzyć w jubileuszowym roku mieszkańcom gminy i miasta Dobczyce? Czego życzyć Dobczycom? Chyba niczego, bo wszystko jest, co trzeba. Jest spokój, jest cisza, jest, gdzie się, że można
po prostu coś zobaczyć, można iść na zamek, który naprawdę jest piękny, jest park, jest super, jest naprawdę jest, moim zdaniem tutaj chyba nic więcej nie potrzeba. Zdrowia potrzeba wszystkim ludziom i spokoju, żeby to już się nie wróciły te jakieś koronawirusy i takie inne i tak dalej. Reasumując, jak śpiewała Halina Kunicka, były to piękne dni. Cieszy mnie fakt, że mogłem dołożyć choć symboliczną cegiełkę do uatrakcyjnienia tych imprez plenerowych. Samych sukcesów. No, myślę, że widać w Dobczycach dużo się dzieje, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale również w kulturze, także warto to pokazać i warto pokazywać to też na zewnątrz, bo internet nie wszystko przekaże, natomiast ludzie, którzy tu przychodzą, bo to jest całe spektrum osób, które tu przyjeżdżają, to przyjeżdża chyba, myślę, cała Małopolska i nie tylko, bo mamy przecież też turystów, więc o nas będzie pewnie słychać w związku z tym, że takie dni Dobczyc się odbywają. Potrzebne są tego typu imprezy integracyjne, imprezy, na których się spotykają. Potrzebna nam jest w życiu rozrywka i muzyka i taki czas, kiedy przestajemy pracować, myśleć, a się po prostu bawimy. Także, a jeżeli to jest organizowane przez miasto czy na terenie miasta, to zawsze to jest po pierwsze bezpieczniejsze, po drugie lepsze, więc myślę, że no, to jest impreza, którą warto kontynuować. Pozdrawiam obecnych organizatorów i życzę wszystkim wspaniałej zabawy.